Już więcej chyba elektroniki było. C63 Gottowie. Dobra, drzwi zamknięte i ruszamy. Aha, jeden z najlepszych w Warszawie. No ja też jestem niby w jednym z najlepszych u mnie w mieście. Też sobie jakieś radzę. Tam z informatyki to akurat mam same piątki, tam gorzej z innych przedmiotów. Chociaż też nie jest źle. Nie powiem, żebym narzekał na oceny. Ja trochę nie z tych regionów, jeśli chodzi o Warszawę, no to do Warszawy 250 km. No, czy tak oświetlana, to zobaczymy. Nigdy nic nie wiadomo. Czasami można mieć wiedzę, a nie umieć zdać egzaminu. To jest też jeszcze taki jeden istotny problem. Że można coś wiedzieć, a przyjdzie cały egzamin. Już nie idzie tak świetnie. Tym bardziej, że ja to jestem bardziej praktyczny niż teoretyczny. Czyli jak mam coś zrobić, to zrobię, ale jakbym miał w teorii powiedzieć, jak to zrobiłem, to już ciężko. Ja też tak właściwie niby klasy informatyczne i tak dalej, a ja się niedawno dowiedziałem w szkole, że niektórzy do formatu komputera nie potrafią zrobić. W klasie informatycznej. No, takie rzeczy to ja robiłem może z 8 lat temu, jak nie lepiej. Następna stacja jest 32-35 Rodala. Dobrze, jedziemy do pani Rudej. No tak, teoria się zdaje na życiu, a praktyka zostanie na całe. Wiem coś o tym z prawa jazdy. Tak właściwie jadąc na drodze, to czy całą tą teorię o, nie wiem, o wypadkach, jak się zachowaj tą w takiej sytuacji, nie wiem, złamania, nie złamania i w co tam opatrywać, to ja i tak już prawie tego nie pamiętam. A w praktyce sobie radzę świetnie. Jakieś trzeba to znać i przez to przejść. Nawet i po tym mogę stwierdzić, że no jednak teoria mi gorzej idzie, bo teorię zdałem za drugim. Ale ma praktykę za pierwszym bezbłędnie. Różnica jest. Akurat do N57 mam pewien sentyment.
Na tego, bo kiedyś, jak miałem z 9 lat, miałem okazję poprowadzić z jednej stacji do drugiej N57 i uprzejmości jednego z maszynistów, który widział, że się tym interesuje, to już było naprawdę dawno. Ale no, raz miałem okazję to zrobić w życiu. Dlatego mam taki sentyment do tego właśnie elektrycznego zespołu trakcji. Chociaż pamiętam, że się ciężko się to prowadzi. Ciągle tą wajchą trzeba tutaj, tym nastawnikiem jazdy trzeba ciągle wajchać. Góra, dół, góra, dół. No tak, no kibelki to przecież jest rocznik 1977. To w tamtych czasach to był rarytas. A kiedyś to chyba nie było innych już za bardzo pociągów niż ten 57. Mam ewentualnie te stare ESU. Jasne, zastępczy, dobrze. Już myślałem, że nie wyhamuję do tego semafora. Ale jakoś się udało. Teraz to jedzie, a nie tak na początku, że w ogóle sobie nie dawał rady, żeby się do stóra zmienić. A jeszcze się tak nie orientujesz w oznaczeniu. A co to, przygotowania do jakiejś pracy? Na kolei? No tak. Tam dasz rady. Kto nie da rady tam? Przy egzaminach na maszynistę trzeba zdać na 100% z tego, co pamiętam. Z tej sygnalizacji. Że wszystkie trzeba podobno wskaźniki i sygnały znać. Prosimy, zachowaj przy wjeździe pociągu ostrożność. Ja już właściwie tych sygnałów to ja się latami uczyłem. Już tyle lat, co ja grałem o maszynę. Nawet po odcinkach na kanale można zobaczyć, przecież pierwsze odcinki są z 2016. To ja już jeszcze szybciej w maszynę grałem, zanim zacząłem nagrywać. A wtedy to jeszcze było tylko jak najszybciej najechać, żeby w miarę szybko jechać. Jeszcze nie miałem takiego wyczucia, jeśli chodzi o hamowanie z tymi składami.
emocja była na symulator, jednym z tymi, jak kupiłem Crazy One. A była rzeczywiście. I co, możemy już jechać? No mam drzwi otwarte, nie? Proszę, odjazd. Emocja była. No nie przypuszczaj, że ciebie to ściągnie, no. Mnie te symulatory tak wciągną, potem leciutko mi się znudzą, to muszę chwilę przerwy sobie od nich zrobić. Przecież potem dalej grać. No takie w sumie nie nudzące mi się symulatory, to nie wiem, jest symulator jazdy ciężarówką na przykład. Chyba mi się nigdy nie znudzi. No to już od dziecka lubiłem akurat podróżować. Inaczej mnie to interesowało. W sumie im ja jestem starszy, tym mnie coraz inne rzeczy interesują. Na początku mnie interesowały ciężarówki i samochody. Potem to przeszło na kolej i potem na lotnictwo. I tak zostało, że i się znam na kolei i na lotnictwie. I tak z tej symulatory sobie gram i staram się jak najbardziej odwzorować rzeczywistość. Aha, czyli teraz my czekamy, aż tamten sobie wiedzie. Czy ta muzyka taka fajna, to mnie powiedział, że jest no copyright. Żeby była bez praw autorskich, to jest najważniejsze. ATS-a? To jest ATS-2? Chyba ATS... ATS jest tylko jeden. ATS Euro Truck Simulator chyba jest. ETS. No tak. ETS 2. Ja też mam kierownicę, mam Track Gira. A że nie muszę nawet kamerą ruszać myszką, tylko jak głową odwrócę w lewo i w prawo, to kamera też się odwraca. Chociaż kiedyś się zastanawiałem, czy lepiej coś takiego zainwestować, czy na przykład nie kupić trzech monitorów. Ale uznałem, że coś takiego jest o wiele tańsze i będzie też dobrze służyć. A jaką kierownicę masz, jak można wiedzieć? Bo ja mam na G27. Chociaż dosyć starego, no i tam jedną musterkę już miała. Bo się okazało, że się przerwał jeden przewód zasilający od kierownicy, tam w środku w niej. Musiałem wziąć całą, rozkręcić. I chyba z 2 godziny na to straciłem, żeby znaleźć musterkę i ją naprawić. Trochę tam polutować trzeba było kabelka. Nic wielkiego. 5514 odjazd od kierownika. A czemu tamten już ma odjazd, a my na co teraz czekamy na zbawienie? Ja tu jest, a się tak robił. Pokaż mi to. Event. Czekamy. Nie ma na razie żadnych. A co, nie chcą nas wypuścić? O nie, coś tu się zrobiło. Dobra, będziemy jechać. Dobra. Odjazd. 63 gotowe. 5 minut opóźnienia się zrobię. No i przez chwilę 4 osoby były na tranzycji.
wrażenie, czy się są chętne na prowadzeniu dyskusji na czacie. No bo tu 40, panie. Stachu? Nie, albo mi się wydaje, albo ta muzyka jest nieco za głośna. Gdzie to mamy? Pan automatyczny program sterowania głośnością. Dobra, coś takiego dajmy. Czyż jest teraz lepiej? O, wydaje mi się, że jest o wiele lepiej. Teraz mieliśmy 5 minut opóźnienia, więc pewnie w tych brzezinach też za dużo nie mamy. Ogólnie to mi się to podoba, jest tu napisane limit 40, chociaż sobie to nie ma takiego. Limit to jest 120 torowy, ale... O, czaczek. Ktoś w dziwnym miejscu to czaka postawi. Maszyna jest bezpłatnym symulatorem. Maszyna kosztuje dosłownie dokładnie 0,00 złotego. To jest właśnie w niej najlepsze. Że nic za ją nie trzeba płacić, żeby móc sobie płacić. A teraz nowa wersja wyszła, nowe pociągi są dodane. Na przykład tam impulsy, no one są już trochę trudniejsze w prowadzeniu, wypełnienie elektronika i tak dalej. Więc trochę inaczej się obsługuje. Myślę, że byś sobie poradził. Tylko w maszynie nie ma takiego prostego samouczka. No i właściwie wszystkiego trzeba się uczyć samemu. Gdzie jest i takich innych rzeczy. No na przykład w tym simulatorze to pokażą na początku, jak uruchomić lokomotywę, jak co zrobić, a tu nie ma takich rzeczy. No ewentualnie tam z poradników na YouTube można korzystać. Coś chyba za szybko w te perony wiemy.
Chociaż to jest tam kibelek, to hamuje. 70 przy wjeździe w perony wyhamował do zera chwili. A nie tak jakbym impulsem jechał. Tam w życiu z takiej prędkości nie wyhamował. Wiem, to z 50 ciężko wyhamować czasami. A my tutaj tak idziemy, jedziemy, a to już się 23, 20 zrobimy. C63 gotowe. Jedziemy. Zimne teraz będzie turów. Tak, z tym się muszę zgodzić. Każdy pociąg inaczej jeździ w maszynie. On zależy od ilości wagonów i tak dalej. No to nie tylko mamy elektryczne zespoły trakcyjne, ale też i mamy lokomotywy, wagony, można podpinać, robić. Różne są scenariusze naprawdę do wyboru, do koloru. Chociaż tam dla mnie to już te scenariusze się lekko zmieniły, nie powiem. Ciągle otwieram ten katalog i się patrzę, to już jechałem, to już jechałem, tam tu już jechałem i teraz co tu wybrać? Mówię, o, też już dawno nie jechałem. I takim sposobem dziś wybrałem ten scenariusz. No i na pewno już kiedyś było odcinać z tej scenarii na pewno. Tylko 160 odcinków z maszyny, to ja nie wiem, czy to miał jeździć na której scenie. To też pokazuje, jak maszyna się zmienia. To jest racja, że może być ten sam model i to samo wszystko, a też właściwie pracuje lekko inaczej. No wiadomo, jedna drukarka wydrukuje na przykład 21 stron na minutę, a inna może nie 20,5 drukowej, czy tam 20,9 nawet. Już będzie inaczej trochę działać i w innym tempie drukować. Chociaż to jest dziwne, że ten sam model no, drukuje trochę inaczej. O, semafory podali, jak miło. 40 przy tym następnym pokazuje sygnał stój. No proszę. I 60 szlakowe jeszcze.
No i mamy 6 minut opóźnienia, jak to przestało na N57. Offsetowa maszyna drukująca to nie dostaną do drukarka. Aha. To ciekawe. To ciekawe, ciekawe. Zaraz się tu zatrzymamy w peronie, to muszę zobaczyć. Dobra, stoi tu. Otwórz drzwi. Ja jestem zdziwiony, bo bym powiedział, że to jest to samo.